Dzień dobry, Agnieszka Wodzyńska i Agata Gałkiewicz. Dzień dobry. Dziś we współpracy Fundacji Donum Vitae i Fundacji Teosis, dobrze? Dobrze. Super. Spotykamy się 26 maja, aby porozmawiać o macierzyństwie, ale macierzyństwie w takim głębszym znaczeniu. Mówimy, że macierzyństwo to dar, ale co z macierzyństwem, jeżeli ono, mamy takie poczucie, że nagle zostało nam odebrane? I tu w sposób szczególny myślimy o rodzicach, o mamach, które doświadczają utraty na skutek poronienia, martwego urodzenia bądź tej śmierci dzieciątka na krótko po urodzeniu. I czy to macierzyństwo faktycznie się kończy? Czy ono jest w nas i możemy powiedzieć, że przeżywamy je nadal w sposób taki duchowy i mamy prawo przede wszystkim czuć się nadal mamami? O tym dzisiaj będziemy z Agatą rozmawiać i Agata, tak samo jak i ja, no należymy. Niedawno znalazłam określenie, nie wiem czy słyszałaś Agata, 1 na 4, klub 1 na 4, że właśnie jedna z nas na 4 kobiety doświadcza utraty swojego dzieciątka przed narodzeniem. No i obie w tym klubie faktycznie znalazłyśmy się, mamy swoją historię. I tak pamiętam, kiedy był pogrzeb w marcu i kiedy patrzyłam na rodziców, jak przeżywają pogrzeb swoich dzieci u nas w Szczecinie, to wróciłam wspomnieniami do czasów, kiedy ja chowałam 6 lat temu. W sierpniu minie 6 lat, kiedy pochowaliśmy Basię. I tak nagle poczułam, że no tak, ale tu ich rodzicielstwo się nie kończy. Że to nie ma sensu, jakbyśmy powiedzieli, że ono się kończy wraz z pochowaniem naszego dziecka. I faktycznie, nie wiem, czy masz coś takiego w sobie, ale ja mam taką trudność, kiedy ktoś się pyta mnie, Aga, ile masz dzieci? I z jednej strony dla wszystkich będzie oczywiste, że ja powiem, że 2. No bo na ziemi tutaj widać 2 moich dzieci. Ale wewnętrznie, kiedy, zwłaszcza jak byłam na świeżo też po stracie i wtedy mówiłam o jednym dziecku, bo miałam tylko jedno dziecko na ziemi, Szymka, to miałam taki wewnętrzny bunt i czułam, oskarżałam sama siebie, dlaczego ty się nie przyznałaś, że jesteś mamą 2 dzieci. I teraz już jakoś oswoiłam to i mam taką łatwość i jest to dla mnie zawsze takie przeżycie, by powiedzieć, że nie, jestem mamą 3 dzieci, z czego jedno nasze dzieciątko zmarło. Masz takie coś, że... Myślę, że mam podobnie, jak mówisz. U mnie jeszcze ta trudność wynika z takiej relacji, w której jestem teraz, że... ja swoich biologicznych dzieci tutaj nie mam tak naprawdę, ale jestem mamą 3 dzieci, które adoptowałam, które są biologicznymi dziećmi mojego męża. Więc to macierzyństwo jest w ogóle przeze mnie rozumiane jeszcze w inny sposób. Ale jak mówiłaś o swoim takim doświadczeniu też i o tym, że miałaś taką trochę trudność na początku szczególnie, to przypomniała mi się sytuacja, kiedy zaraz po porodzie Janki i po jej śmierci, bo ona zmarła w tym samym dniu, w którym się urodziła, gdzieś zawoziłam właśnie naszego synka Kubę na jakieś zajęcia i spotkałam koleżankę. I to było tak świeżo po tym wydarzeniu, że no moje ciało jeszcze tak wyglądało, jakbym dopiero co albo urodziła, albo była jeszcze w ciąży. I ta koleżanka, która mnie spotkała, powiedziała, ojejku, gratuluję ci, nie? Jest już, czy tak trochę nie mogła wybadać. A ja wtedy pamiętam, że powiedziałam, ale wiesz co, nie ma czego. I jakby no, bardzo w skrócie opowiedziałam jej tą sytuację na tyle, na ile wtedy mogłam. I byłam w stanie. Natomiast później przyszło do mnie takie, czemu ja to powiedziałam, wiesz, nie? Że jak nie ma czego, że jest, nie? Tylko, że właśnie jak to w tym zderzeniu z drugim człowiekiem, w tym jak opowiadasz swoją historię, jak mu to powiedzieć, jak mu to wytłumaczyć trochę, nie? I czy w ogóle trzeba to tłumaczyć, nie?
No chyba ta nasza, tak mi się wydaje, trudność wynika też z tego, że nie zawsze społeczeństwo, zwłaszcza jeżeli mówimy jeszcze o ciążach na wczesnym etapie, gdy kobiety doświadczają tych wczesnych poronień, no to ona traci swój cały świat. Ja zawsze mówię, traci konkretną osobę, która choć była krótko, to już z nią były plany, nadzieje, jakieś marzenia, więc jakby ta pierwsza relacja, taka psychologiczna, może jeszcze nie na emocjonalna, fizyczna dopiero zaczątek, bo nie zawsze od razu coś tam organizm daje znać fizycznie, że jesteśmy w ciąży i ta kobieta może nie mogła poczuć nawet ruchów jeszcze dzieciątka, ale jakby to już jest konkretna dla niej osoba i dla otoczenia. Jest często tak, że kobieta straciła ciążę, a ona wie, że po prostu jej dziecko nie żyje. I to chyba w jaki sposób społeczeństwo odbierze tą informację, też świadczy o tym, czy my będziemy, w ogóle czy damy sobie chyba przyzwolenie mówić o tym dziecku i o tym faktycznie, że jestem mamą. Nie wiem, tak mi się... Wiesz, też powiedziałaś na początku... że jesteśmy w tym klubie. I jak powiedziałaś 1 na 4, to ja sobie pomyślałam, wow, to nas jest naprawdę dużo. I nas jest z jednej strony dużo, a z drugiej strony mało, tak można powiedzieć, bo trochę jesteśmy w ukryciu, nie? W większości tych sytuacji, kiedy właśnie, o której teraz mówisz, że dochodzi do takiego wczesnego poronienia i tak naprawdę też ludzie czasami nie wiedzą, że kobieta była w ciąży. Że myślę, że to też wynika z jakiegoś rodzaju takiej ochrony albo z tego, że ludzie po prostu nie do końca wiedzą, jak wspierać wtedy, nie? W takiej sytuacji taką kobietę czy rodziców, bo mężczyźni też przeżywają swoje emocje, ale dzisiaj mówimy o kobietach z racji też Dnia Mamy. I myślę, że większość ludzi chce w jakiś sposób pomóc i ma dobre serce, tylko po prostu nie wie do końca jak. I czasami łatwiej jest uniknąć tematu, nie? Albo po prostu... No myślę, że uniknąć tematu to jest dobre stwierdzenie, nie? Żeby jakby... nie to, że udawać nawet, że się nic nie stało, ale trochę może, żeby bardziej nie ranić też czasami, nie? Że tak sobie myślą... I to jest taki paradoks, bo w sumie nie wiem, czy tego doświadczyłaś, ale ja im więcej też jakoś się dzieliłam tym swoim cierpieniem i o tym mówiłam różnym osobom, takimi, które były też na to gotowe, to jakoś było mi w miarę upływu tego czasu trochę łatwiej. Dla mnie to była taka autoterapia, ja mówię, że kiedy mi otoczenie pozwalało wypowiadać się i mówić, to mi to pomagało. Ja mogłam faktycznie mówić o swoim dziecku, o tym, co przeżywa. Natomiast widziałam, zwłaszcza po koleżankach, takie skrępowanie i strach o to, że mi jest źle i że może one wymusiły na mnie to, że ja chcę się tutaj uzewnętrznić. I szybko taką poczułam barierę, przecięcie i zmianę tematu. No i wtedy było takie poczucie, że no nie mogłam powiedzieć, nie? Że ktoś, rozmówca mi uciekł, że go nagle zabrakło. Wczoraj miałam taką rozmowę z rodzicami i była mama, która na wczesnym etapie straciła dzieciątka, bo to była ciąża bliźniacza, 8. tydzień. Więc biorąc pod uwagę jeszcze, że to bliźniacza ciąża, 8. tydzień, czyli jakby sam początek, ta masa w ogóle zarodkowa też jest tych dzieciaczków wtedy mniejsza, no bo to nie jest jednak jak w ciąży pojedynczej, te bliźniacze ciąże zawsze są dzieciaczki trochę mniejsze. I mama widziałam, że ma takie, z jednej strony negowała wszystko, że faktycznie, że no nikomu nie mówili, że to jest ciąża, bo wiadomo, że może się skończyć poronieniem, że czekaliśmy na te pierwsze badania prenatalne i ogólnie, że ona chyba nie chce mieć dzieci i takie było takie negowanie, wyparcie, a z drugiej strony zaraz mówiła, że ale jak będę miała dzieci, to czy mam im powiedzieć o tym, że była wcześniej, że ja wcześniej miałam inne dzieci. Albo
czy ja mam rodzinie powiedzieć, no jak, ja będę w drugiej ciąży i oni będą mi gratulować, bo będą mówili, że to moja pierwsza, a ja będę wiedziała, że druga. I widać było, że podejmuje ten dialog sama z sobą i mówi, że wtedy trochę młotkiem po głowie ode mnie dostała. W pewnym momencie, kiedy gdzieś tam konkretnie mówię, pokazała mi, że jak ona już myśli naprzód, jak powiedzieć swoim dzieciom, tu wypiera macierzyństwo, że nie chcę być matką, ale z drugiej strony, ale jak już będę matką, a jak ja mam ten świat pokazać ludziom, tym moim dzieciom, skoro jest tak niedobrze, ja czuję, że ten świat nie idzie w tym kierunku, którym bym chciała i jak tu dziecko wprowadzić. Była w niej wielka taka wrażliwość tak naprawdę. I kiedy jej to pokazałam i nagle powiedziałam jej, a wie pani dlaczego tak jest? A ona mówi dlaczego? Bo pani już jest tą matką. Mhm. To nagle pojawiły się faktycznie takie łzy i jakby ona dopiero wtedy doszło to do niej i powiedziała, że faktycznie i że jakoś chyba w tym wszystkim najbardziej jej brakuje tego, że ma tą świadomość, że nigdy nie przytuli swojego dziecka. Mhm. I po tej rozmowie właśnie powiedziała, że chyba to najtrudniejsze będzie dla niej wrócić do domu i faktycznie stanąć tak w lustrze sama ze sobą i spojrzeć na siebie już nie na jakąś kobietę, która być może będzie mamą, być może planujemy ciążę, tylko faktycznie, że to się zadziało, że to dwa życia w niej zaistniały i ona realnie już na zawsze z tą historią będzie, bo nie da się chyba tego wymazać. Mhm. No myślę, że wymazać na pewno się nie da. Mhm. Można w jakiś sposób próbować zapomnieć, ale czy to jest dobre? Tego jakby nie wiem. To znaczy, ja próbuję nie wyciągać takich wniosków, co jest dla kogo najlepsze, ale odnoszę takie wrażenie, że życie, które już się pojawiło, ono jest po prostu i ono trwa. I ono dziś da o sobie znać w którymś momencie też. Nawet jeżeli jakoś nie możemy go już doświadczyć tutaj i teraz. I myślę też o tym, że zobacz, przez lata było tak przecież. Jakby my teraz zaczynamy takie rozmowy. No może jeszcze jakieś parę lat temu, kilkanaście lat temu, ale tak naprawdę bardzo długo było tak, że no kobieta po prostu, która straciła dziecko, poroniła też wcześniej, no nie była uznawana za matkę i też nawet sama o sobie tak często nie myślała, nie? Po prostu życie toczyło się dalej, wiesz, miało swój rytm i te dzieci, które były, to były. Nawet wiesz, jak było w historii, że te dzieci, które umierały przed śmiercią albo przed chrztem, można też tak powiedzieć, były uznawane za takie, które jakby nie trafiają też do nieba, że w zasadzie nie wiadomo, gdzie są, że te ich pokropek dusze... Pokropek wtedy był. Tak, i po prostu to też nie sprzyjało takiemu godzeniu się z tym, że jakby mówieniu o sobie, że jestem mamą, nie? I tak naprawdę myślę, że dopiero teraz jakoś powoli... Też to, co robi twoja fundacja, w której pracujesz i ludzie, którzy się zajmują rodzicami i opiekują w takich trudnych momentach, to myślę, że w jakiś sposób zmieniamy trochę tą rzeczywistość powoli, nie? I tak jak mówisz, ona dostała trochę młotkiem w głowę takie określenie, ale no czasami człowiekowi potrzeba takiego zdania albo słowa, na którym się, wiesz, zatrzyma i powie, kurczę, może rzeczywiście to jest inaczej, nie? Tak, bo później w ramach tego, jak już rozmawiałyśmy i analizowałyśmy to wszystko, to jakby ona później powiedziała, że z jednej strony, no właśnie, to jest ten młotek po głowie, ale takie, że jakby dostała przyzwolenie właśnie na to, że może czuć to, co czuje, że może siebie nazwać matką. Że nie musi z tym walczyć, jak to powiedziała, powinnam to zaakceptować i wiem, że to, co ją bardzo tak poruszyło i tutaj myślę, że to jest dobra zachęta i często zachęcamy rodziców, żeby to, co mają w swoim sercu i to, co te słowa, które nie są w stanie wypowiedzieć swoim dzieciom, no bo ich tu fizycznie nie mam, to, że mogą wypowiedzieć pisząc list do tych dzieci. I te listy myślę, że są takim
pięknym doświadczeniem tego, że wylania naszego macierzyństwa na papier, tych planów, nadziei, jakie wiązaliśmy, tego, co się stało i też nazwania uczuć i emocji, które nam dzisiaj towarzyszą i żeby powiedzieć naszemu dziecku, że je po prostu kochamy, tęsknimy, że czujemy pustkę, żeby się też tego nie bać i żeby tak zaufać wewnętrznie. To jak rodzice pytają się mnie, czy podjęli dobrą, zwłaszcza we wczesnej etapie ciąży, czy podjęli dobrą decyzję, że zgodzili się na pochówek zbiorowy, indywidualny, że się nie zgodzili na ten pochówek. Ja zawsze im mówię, że tutaj też nie możemy siebie tak surowo oceniać, bo zawsze będziemy wracać do tego i im bardziej emocje będą w nas opadały i im bardziej zaczynamy weryfikować tą rzeczywistość, która się wydarzyła, to zawsze będziemy mogli powiedzieć, że można było podjąć inną decyzję albo zachować się inaczej, zrobić coś inaczej, tylko że my będziemy już tymi, którzy mają to doświadczenie. A na tamty moment, gdy wydarzyła się ta tragedia i gdy często kobiety są pozostawione same sobą, bo dzisiaj nawet w dobie pandemii ten tata nie może być przy swojej żonie i jej towarzyszyć przy tym poronieniu w szpitalu i ją wspierać, to ona tak naprawdę w tym wielkim szoku podejmuje decyzję, którą po prostu poczuła. I albo miała jakąś wiedzę, albo nie miała, to jest różnie. To wszystko zależy, jacy ludzie ją otoczą, ale też, żeby chyba mieć wewnętrzne zaufanie do siebie samego. I my chyba na co dzień w ogóle jako ludzie nie mamy, że to, co czujemy, jest dobre, że ja zrobiłam dobrze. Na tamty moment to była jedyna decyzja, którą mogłam podjąć, że podjęłam ją taką, a nie inną i tego nie cofnę. Mogę oczywiście zrobić coś dalej, że zachęcamy rodziców, którzy nie mogli na przykład pochować dzieci, żeby uczestniczyli w pochówku zbiorowym, żeby szukali na przykład, czy w ich miejscowościach nie ma pochówków zbiorowych, to czy są pomniki dla rodziców po stracie, żeby gdzieś tam mieli swoje miejsce. I jeszcze przypomniało mi się to, co powiedziałam, że chyba nie da się tego wymazać, że pamiętam historię takiej starszej pani, która przeżyła, faktycznie doświadczyła poronienia i to w latach 70., początek 70., więc to już w ogóle tam się o tym nie mówiło, nie zatrzymywało, w ogóle kobieta sama o sobie też nie myślała. Później szczęśliwie urodziła dwóch chłopaków i wydawałoby się, że wszystko okej, że wychowywała ich, ma wielkie wsparcie, miłość ze strony swoich dorosłych synów i ona po latach dzisiaj jako starsza kobieta wraca do tamtych wydarzeń i mówi, że ta pustka na zawsze w niej pozostała i pamięć o tym, że był ktoś jeszcze i że najtrudniejsze dla niej jest to, że nie ma swojego miejsca. Że gdzieś tam, że dzisiaj się cieszy, że mają rodzice możliwość pochowania, ale że ona jako ten nie ma tego swojego miejsca. I tutaj te pomniki to też dobry moment, żeby dać sobie przyzwolenie, że nawet jeżeli nie podjęłam inną decyzję albo z różnych przyczyn nie mogłam pochować mojego dziecka, to również jest to moje miejsce, do którego mogę przychodzić i przeżywać to moje macierzyństwo w taki sposób, jaki zostało ono mi dane. Wiesz, Agnieszko, teraz jak o tym mówiłaś, to pomyślałam sobie o tym, że my w ogóle jako ludzie potrzebujemy być chyba bardziej dla siebie życzliwi i łagodniejszym okiem na siebie patrzeć, szczególnie w różnych takich trudnych i kryzysowych sytuacjach, a niewątpliwie taką jest śmierć po prostu naszego dziecka. I myślę o tym też. Wiesz, jak zadzwoniłaś do mnie, proponując mi tą rozmowę, to myślałam sobie o różnych rzeczach, bardzo różne mi się przypominały też moje przeżycia związane ze śmiercią Janki i Staszka naszego, który
Był naszym pierwszym dzieckiem, no ale jego właśnie nie mieliśmy okazji ujrzeć i tak naprawdę działo się wtedy to bardzo szybko i to był też dosyć wczesny etap tej ciąży. Ja zostałam skierowana do szpitala, wiesz, na zabieg. Idąc w ogóle na ten zabieg, myślałam, że jeszcze jakoś tak dłużej ktoś tam ze mną porozmawia, coś tam się podzieje, a to było po prostu jakby jedna kobieta za drugą, tu. Szybko, ja później się, ponieważ to było znieczulenie ogólne, obudziłam, wiesz, mój mąż był przy mnie, no chwilka posiedzieliśmy i jakby możecie iść do domu. I tak naprawdę dopiero później do mnie doszło, że ja w ogóle nie wiem, co się podziało, wiesz. I nie mogłam wiedzieć, bo żadna z nas się nie przygotowuje na to, że będzie coś nie tak, nie? W chwili, kiedy, wiesz, mamy te dwie kreseczki na teście, nie? Może tak jest, kiedy już dochodzi do kolejnej ciąży. To już wtedy rzeczywiście inaczej się do niej podchodzi. Ale jakby chciałam teraz o tym powiedzieć, że jeżeli dotyczy nas ta sytuacja i okazuje się, że nie będziemy mogły urodzić naszego dziecka, że nie będzie nam danego przytulić, że po prostu nie będzie tej ciągłości macierzyństwa takiej, jak ma większość kobiet, większość mam, no to byłoby pięknie, gdybyśmy mogły tą ciągłość sobie zapewnić, wiesz, w różnych symbolach, w różnych miejscach, w które możemy pójść i chwilę przystanąć. Często nie mamy zdjęcia. Czasami mamy test zrobiony. Często jest tak, że my nawet nie możemy tak naprawdę zorganizować pochówku. I tak było też w moim przypadku. I dopiero po czasie, wiesz, się zorientowałam, że jajku, ja tak naprawdę nie wiem, co się z tym maleńkim ciałeczkiem stało. Gdzie ono jest? Jak to jest? Czemu nikt mi o tym nie powiedział? Czemu nikt się mnie nie zapytał w ogóle? Co ja chcę z tym zrobić? Miałam ogromny żal do lekarzy, bo miałam jakoś do nich zaufanie i to był lekarz, u którego, wiesz, ja do niego chodziłam od lat i jakby, nie, wszystko było tak jakoś we mnie pomieszane i pamiętam, że miałam taki czas, że miałam sobie bardzo za złe, że jakoś o to nie zadbałam, ale nie mogłam o to zadbać, po prostu nie mogłam, nie było takiej możliwości wtedy. I myślę, że coś, czego kobieta potrzebuje najbardziej, a na pewno ja wtedy, to po prostu takiego powiedzenia sobie, no tak jak wiesz, jak ty mówisz, no na tamtą chwilę nie mogłaś nic więcej zrobić. Ale to nie znaczy, że jakby jest coś z tobą nie tak. To nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. To nie znaczy, że jakby, wiesz, nie było tego, co się wydarzyło, nie? Że można teraz w taki dla siebie dobry sposób zadbać o to, żeby ta pamięć istniała. Tak jak mówisz o tym, to mi się przypomina teraz moja historia. Ten moment, kiedy no właśnie, u nas ciąża się dobrze rozwijała, wszystko okej, i nagle faktycznie zaczęło się coś dziać w 21 tygodniu i będąc w szpitalu w łazience nagle padłam na ziemię i po prostu zaczęło się poronienie. Poronienie, które na tym etapie, zresztą często kobiety mówią, że dla nich to jest poród, jeżeli to naturalnie wszystko idzie, właśnie nie ma tego zabiegu, tylko ten organizm sam zaczyna się oczyszczać, to niezależnie od momentu, czy to był wczesny etap, czy późniejszy etap ciąży, one to odbierają, że dla nich było to jak poród. I myślę, że to też bardzo ważne, że mimo tego nazewnictwa medycznego, żeby im tego poczucia, że to był ich poród, nie zabierać. I właśnie u nas też to się odbyło jak poród, z tym, że Basia przeżyła poronienie. Natomiast lekarze, którzy się zbiegli, bo ja miałam swoich, a dziecko miało swoich, zadecydowali, że zabrakło tej wagi granicznej i 4 dni, żeby z poronienia przejść w tą terminologię skrajnego wcześniactwa, czyli ten 22 tydzień, który jest taki magiczny dla nas trochę rodziców po stracie. I po prostu została moja Basia odłożona do tego łóżeczka, w którym się noworodki kładzie. To nie był inkubator i została pozostawiona tak sama sobie. Jeszcze wcześniej położna, zanim lekarze
położyli ją na wagę, to pytała się, czy jak dziecko będzie żyło, to czy zgadzam się na chrzest, więc ochrzciła ją z wody i to się odbyło. Natomiast kiedy odłożono Basię, to ja to wszystko widziałam, ale wiadomo, że trwały czynności medyczne, które są związane z tym, żeby oczyścić kobietę i łyżeczkowanie i to wszystko przechodziłam. I ja jestem w stanie sobie i byłam w stanie wytłumaczyć wszystko, co się ze mną działo. Wszystkie te szok, niedowierzanie, no taka sytuacja traumatyczna, że tutaj odkładają dziecko, dziecko umiera na moich oczach, ja jestem tutaj. I to, czego mi faktycznie zabrakło, to to, że ja nie zawalczyłam o to, żeby ją mieć na rękach, żeby ona umierała w moich dłoniach. I dopiero jak wróciliśmy do domu i już jakby, ja to tak się śmieję, jak leki przestały działać i coraz większa ta świadomość wracała i w człowieku te pierwsze takie emocje zaczynały opadać i zaczynał włączać się mózg i myślenie o tym, co się wydarzyło i analizowanie tej sytuacji, to ja bardzo długo nie mogłam się po tej utracie podnieść z takim poczuciem, że jako matka zawiodłam, nie? Że to, że matka powinna być z dzieckiem do końca i w tej trudnej chwili ja wręcz powinnam zawalczyć o to, żeby mi ją podali. Dla mnie jakby nie było to ważne, że ja później odwiedzałam ją w chłodni, że sama z mężem wkładaliśmy ją do trumienki, że owinęliśmy ją w pieluszkę, w której kiedyś był jej brat owinięty. Dla mnie nagle te wszystkie, jakby to, o co zadbaliśmy, o to, że mąż wnosił trumnę, ja wynosiłam trumnę, że jakby to, co mogliśmy spełnić wobec naszego dziecka, to spełniliśmy. We mnie było cały czas to, że ja jako matka zawiodłam właśnie w tym momencie, że nie miałam jej na swoich rękach. I to było bardzo we mnie zakorzenione i gdzieś tam mocno wracało. Zaczęłam pracę w fundacji i gdzieś tam między jedną a drugą historią, gdy rozmawialiśmy tutaj z księdzem Tomkiem, naszym duszpasterzem, rodziców po stracie, powiedziałam właśnie, że mam takie poczucie. Jego słowa to były właśnie te słowa, które też ty powiedziałaś przed chwilą, że mówi, że powiedział: Agnieszka, ale czy ktoś cię przygotował na to, że to się stanie? Czy ktoś kobiecie w ciąży mówi, że może być taka sytuacja i co ją potencjalnie czeka? Nie, my czekamy na to szczęśliwe rozwiązanie. Z jednej strony to jest dobre, a z drugiej strony gdzieś tam faktycznie z perspektywy doświadczenia najprawdopodobniej dzisiaj już wiele z nas i wiele kobiet, które jeszcze zmagają się chociażby z nawykowym poronieniem, one już wiedzą, co i jak. Jest im nadal ciężko, bo to nie ujmujemy im cierpienia, ale już mają to doświadczenie. A gdy pierwszy raz mnie to spotyka, to te słowa księdza i to, co teraz powiedziałaś, były dla mnie takim trochę rozgrzeszeniem, że ja faktycznie miałam prawo, w sensie miałam prawo do tego, że ja już nie miałam siły. Tak po ludzku ja nie miałam siły i że to nie znaczy, że ja jako matka przegrałam, bo ja przede wszystkim całą sobą przecież byłam przy tym dziecku i na ile byłam w stanie, to wszystko zrobiłam. Natomiast no, tego przytulenia no, mi zabrakło i jest to coś, za czym tęsknię. I wielu rodziców tęskni. Myślę, że każdy, który doświadcza utraty. I tutaj dla mnie jest takie wielkie słowa, takie podziękowania i uznania też dla jeszcze jednej fundacji, której warto wspomnieć dzisiaj. To Fundacji Tęczowy Kocyk i dla tej pracy wolontariuszek, które tworzą i kocyki, w które dzieci są owijane, otulane, my to mówimy, otulane, czyli ten gest przytulenia naszego do pochówku, ale też pamiątki dla rodziców. I zawsze jak wręczam takie pudełka pamięci, to mówię, żeby jakby nie bali się ich przytulać, właśnie żeby to potraktowali jako ten gest przytulenia, który nie był im dany. Żeby je przytulali, mocno ściskali, i po prostu, żeby
to traktowali jako rzecz, która należała do ich dziecka, jest częścią ich dziecka i ich historii. I my faktycznie tych znaków i tych gestów potrzebujemy. Jesteśmy w nie chyba wpisani bardzo mocno. Myślę, że tak. I ja mam taką myśl, że ja bym w ogóle zachęciła każdą mamę, która doświadczyła utraty, żeby szukała też trochę swoich sposobów, swoich gestów, swoich jakichś drobnych, takich bym nawet powiedziała, może zaryzykuję stwierdzenie, talizmanów, wiesz, takiej miłości, żeby miała coś takiego, co trochę przywraca pamięć, ale też łączy, nie? Bo wiadomo, że życie się toczy dalej i przez jakiś czas na pewno to wspomnienie jest bardzo żywe, ono później troszkę blednie. Czasami wraca mocniej, w chwilach pewnie takich, jak są różnego rodzaju rocznice na przykład, albo jakieś święta, albo tak jak teraz, dzień mamy. I na pewno wtedy jest żywiej i mocniej. I ja bym nawet zachęcała do tego, żeby spróbować w jakiś sposób poświętować to, że jest się tą mamą. Nie zawsze jest na to czas, kiedy jest tak świeżo po stracie dziecka, bo wtedy no naprawdę tych emocji jest mnóstwo i wtedy jest najważniejsze, żeby robić jakby z dużą łagodnością cały czas zresztą. To, co jest dla nas ważne. Ja myślę, że jeszcze coś, co ważne, żebyśmy dzisiaj dopowiedziały, to wydaje mi się, że często kobiety, przynajmniej te, które też dzwonią do mnie albo z którymi się spotykam gdzieś w gabinecie i rozmawiamy też o stracie, mają takie poczucie trochę chorągiewki, to znaczy tego, że one same nie mogą o niczym zdecydować i po prostu nie mają trochę na to siły, jakby możliwości i czują się tak, że to, co im ludzie powiedzą, to one tak zrobią. Nie wiem, iść do tego lekarza, pójdzie do tego, nie wiem, pójdź na cmentarz, to pójdzie, nie idź, to nie pójdzie. Jakby i same nie wiedzą trochę, w którym są miejscu. I to, co my wtedy robimy, to jest też taki trochę spokojnie, nie? Jakby usiądź, porozmawiajmy o tym. Może dojdziemy do tego, czego ty tak naprawdę pragniesz, chcesz. Jak ty chcesz w ogóle, żeby ta historia w tobie teraz brzmiała, nie? Co chcesz, żeby dalej było, o czym chcesz pamiętać tak naprawdę. I to ten proces się jakoś powolutku układa. I takie też fundacje, o których ty mówisz i tacy ludzie, też mocno wspierają w takich procesach, nie? Ja też sobie myślę, wiesz, też o tym, o na przykład o Fundacji Gajusz, która bardzo mocno działa dla rodziców, którzy już wiedzą, że ciąża nie zakończy się szczęśliwie, tylko po prostu wiedzą już, że urodzą, mamy chore dzieci, które możliwe też, że nie przeżyją do tego porodu. Są już wtedy zaopiekowane w hospicjum. I nie wiem, czy byłaś na ich stronie też na Facebooku, na pewno tak. Znasz. Więc mnie to zawsze porusza, jak oni się troszczą o to spotkanie tak naprawdę. Że tam jest zawsze fotograf, że właśnie są malutkie jakieś kocyczki albo śpioszki specjalnie przygotowane dla tych dzieci. Że tam jest spokój, że jest piękne pomieszczenie w ogóle, w którym kobieta może urodzić. Że po prostu ta kobieta jest zadbana i ona nie musi się o te wszystkie rzeczy, o których my dzisiaj mówiłyśmy, martwić, nie? No, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe miejsce i takich miejsc byśmy chcieli chyba, żeby w każdym mieście było. Dokładnie. I właśnie wiesz, myślę, że po to też jest trochę ta rozmowa, że z jednej strony ona jest bardzo dla kobiet i dla mam, że jakoś chyba i ty też czujesz tak, że jakoś jesteś dla nich i chciałabyś swoje serce jakoś dzisiaj im też podarować i otworzyć, ale też wydaje mi się, że dla tych osób, które są gdzieś z boku, które jakoś nie doświadczają też bezpośrednio, ale trochę może się przypatrują, nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą jak, że tutaj wystarczy tylko być po prostu i pytać, jakby czego potrzebujesz. Nie mówić, co masz zrobić, tylko pytać. Często nam się wydaje, że w takich trudnych sytuacjach musimy powiedzieć coś mądrego i
najczęściej jest na odwrót, niż byśmy chcieli. Ja to mówię i uruchamia się ciocia dobra rada, która niekoniecznie jest dobra. A tak naprawdę jako osoby współtowarzyszące najważniejsze jest to, żebyśmy zaakceptowali my sami to, jakie emocje i ból przeżywa osoba, którą chcemy wspierać. I ja często też mówię, żeby ludzie wsłuchiwali się w język rodziców, jak oni mówią. I tak jak mówiłaś o różnych też symbolach, to przypomniała mi się jedna mama, która właśnie poroniła i mówi, że położna przyszła i do niej powiedziała, że na tym etapie ciąży to jej dzieciątko wyglądało jak małe winogrono. I ona mówi, że to tak w niej zostało, że do dzisiaj tam, gdzie, no my mamy truskawki, ale tam jak gdzie widzi winogrono, to ona dzisiaj się uśmiecha i od razu wraca wspomnieniami już z perspektywy lat dzisiaj do tych wydarzeń i mówi, że winogrona na zawsze będą jej się kojarzyły z jej dzieckiem. I tak samo przypomniało mi się też o tych symbolach, różnych pamiątkach, to, że faktycznie u Fundacji Małych Stópek można przypinki ze stópkami nabyć. I dużo rodziców, których spotkałam i było tak, że albo nosili, bo właśnie na przykład moja żona lub ja, jeżeli to była kobieta, jestem w ciąży, albo właśnie na znak swojego dziecka utraconego i wtedy opowiadali historię. Więc te znaki, teraz jest już coraz więcej różnych bransoletek, pojawia się i to też takie jest dane nie chyba sobie przyzwolenia do tego, że ta linia macierzyństwa się nie przerwała, ona trwa w inny sposób i że mam prawo właśnie świętować taki dzień jak dzisiaj. Mi się przypomniało, kiedy minął rok po śmierci Basi, zbliżał się 9 właśnie sierpnia i pojechaliśmy na cmentarz i nasz wtedy synek miał wtedy niecałe 5 lat i jakby uczestnicząc w tym wszystkim, bo my też nie ukrywaliśmy tego przed nim, co się stało, jakby zaprosiliśmy go do tego, żeby uczestniczył w tym jako dziecko, bo nie obciążaliśmy go swoimi emocjami, ale też mówiliśmy, dlaczego mama jest smutna czy tata i co to jest za miejsce, w którym się znajdujemy. No i tak jak pojechaliśmy na pierwszą rocznicę, to ja mu mówiłam, że no tak, Basia zmarła tu na ziemi, ale ona narodziła się dla nieba i że jest twoją siostrą, która zawsze będzie przy tobie. Właśnie ta tajemnica świętych obcowania, w którą my jako osoby wierzące, no która jest naszą też nadzieją i pocieszeniem, myślę. I ja tak powiedziałam, a on mówi, a to jak narodziny, nawet jak dla nieba, to musi być tort. I faktycznie poszliśmy za tym głosem z naszego dziecka, bo dzieci czują tak bardzo prosto i kupiliśmy w tym dniu tort. Teraz, kiedy jest Marysia, to ona rok temu zażyczyła sobie balon dla siostry. I faktycznie dajemy sobie takie pozwolenie, żeby te dzieciaki przeżywały to w taki sposób, jak my chcemy. I jednocześnie na to, że chcemy na ten dzień śmierci naszego dziecka patrzeć też z perspektywy nie tylko tragedii, ale samego faktu tej radości, że ono faktycznie się pojawiło. Chociaż wiadomo, jako rodzice byśmy chcieli, żeby ona była tu i teraz z nami, ale jakby przyjmujemy to i myślę, że trochę jako puenta powoli też dla naszej rozmowy to będzie, że z perspektywy swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że prędzej czy później ten owoc życia, nawet jeżeli jest ono bardzo krótkie, naszych dzieci, my w pewnym momencie poznamy. Ja w jakiś sposób poznaję go w fundacji, że najprawdopodobniej gdyby nie to doświadczenie, nie byłabym w miejscu, w którym dzisiaj jestem i w którym dobrze się czuję i faktycznie wiele mi też daje i te spotkania też mnie wiele uczą i chyba jeszcze bardziej uwrażliwiają i na siebie i na drugiego człowieka. I to jest ten owoc życia mojej Basi krótkiego. Ale też patrząc na innych rodziców, którzy dzisiaj po latach odwiedzają naszą fundację,
Edyta, Krzysiu, Madzia, którzy służą taką pomocą i którzy są rodzicami, którzy naprawdę kilka nawet tych strat swoich dzieci przeżywali, to widzę, jak często właśnie ta postawa nasza się przemienia, jak to dojrzewa i ci rodzice, którzy kiedyś potrzebowali pomocy, stają się tymi, którzy niosą tą pomoc. I to też jest, myślę, że warto tak powiedzieć, ten owoc właśnie życia tych naszych dzieci i tak na to chyba warto patrzeć. Myślę, że mam podobnie i że na pewno jest tak, że śmierć moich dzieci jakoś bardzo mnie wprowadziła w taką pokorę w ogóle wobec życia. I też na pewno łatwiej mi trochę towarzyszyć osobom, które doświadczają podobnych sytuacji, ale też w ogóle cierpią. No ale ja mam też taki zawód, jestem terapeutą i to normalne, że stykam się z ludzkim cierpieniem w mojej pracy. Nie każdy musi to czuć, nie? I taki być. I jakby ten owoc, o którym mówisz, on się może ujawniać chyba, myślę, na wielu takich przestrzeniach życiowych. Jeżeli on idzie do ludzi, to jest coś pięknego, nie? To tak jak mówisz, rodzice, którzy doświadczali, mogą się tym dzielić, pomagać, wspierać, twoja praca, moja praca, to jest naprawdę coś pięknego. Natomiast może też być tak, że ktoś będzie chciał ten owoc na jakiś czas zachować bardzo dla siebie. Wiesz, w swoim sercu i tak naprawdę go obserwować i patrzeć, co się z tym dzieje, jak on rozkwita i czy tak się dzieje, bo czasami właśnie potrzeba drugiej osoby, żeby, wiesz, tak dotknęła tego serca, żeby to rozkwitło, a czasami to się dzieje po prostu samo. Ale myślę, że jest bardzo mało takich mam, które po czasie, gdyby się je zapytać, czy to się powinno nie wydarzyć, nie? Czy gdybyś miała taką moc, żeby to się nigdy nie zdarzyło, to czy byś się zdecydowała, czy byś cofnęła ten czas i powiedziała, no lepiej, żeby nie było, nie? Tej ciąży, mojego dziecka, tego poronienia, tej straty. To chyba jest mało takich osób. I myślę, że każde cierpienie jakoś nas czegoś uczy i myślę, że po prostu pogłębia nasze serce i naszą miłość. I tu mi się przypomniała właśnie jedna mama, która brała udział w naszym projekcie adwentowym i której historię właśnie poznałam. Miała starszą córeczkę i później bardzo chciała mieć synka, ale bardzo tak, jak była w drugiej ciąży, to tak no bardzo miała takie pragnienie, żeby to był synek teraz. Z różnych powodów to bardzo mocno przeżywała. No i faktycznie doszło do tego poronienia i mówi, że gdy czekała na te badania genetyczne, to z kolei wręcz modliła się, żeby to nie był synek teraz. Że w sensie takim, że miała poczucie, że jeszcze trudniej będzie jej to znieść. I przyszły te wyniki badań i faktycznie, że to był synek, okazało się i bardzo to przeżywała, jak każda mama, która doświadcza utraty, ale później, kiedy była w trzeciej ciąży i okazało się, że jest w ciąży z dziewczynką i tutaj realizowała jednocześnie, mając już na swoim świecie to trzeciego berbecia tutaj trzymając, ten projekt adwentowy i mówisz, takim zburzonym morzem była. Już coś przerobiła i za chwilę kolejny dzień przyniósł, że ta fala się o nią rozbiła. Ale kiedy doszła do końca tego projektu i im dłużej do niego wracała, do niektórych dni, które, czy zadań, które były w nim dla niej szczególnie ważne, to na koniec powiedziała taką fajną rzecz, że odkryła, że jej syn był prawdziwym dżentelmenem, że ustąpił miejsca siostrze, bo nagle odkryła, że ona nie wie, czy by się zdecydowała na trzecią ciążę, czy by chcieli mieć jeszcze kolejne dziecko, żeby było to dla niej może trudne i tak dalej. I ona tak sobie, i to właśnie, że i do dziś, jak gdzieś się spotykamy i wraca pamięcią,
to mówi, że to był prawdziwy dżentelmen. I mi się przypomniało, że ja też miałam w pewnym momencie takie poczucie, że gdyby nie Basia, nie byłoby Marysi. Nie wiem, czy bym aż tak mocno walczyła o to, żeby Marysia mogła się w ogóle począć i o to, żeby no w ogóle ze samą nas w samej ciąży walczyć o każdy tydzień. I wtedy pamiętam, że nie, o ile w pierwszej ciąży odliczałam, ile mi zostało do porodu i to było naturalne, to w tej trzeciej ciąży, kiedy miałam doświadczenie z utraty z drugiej, to odliczałam każdy dzień i każdy dzień, który był do przodu, był takim naszym zwycięstwem. Ja wiedziałam, że może powtórzyć się historia, zwłaszcza, że mój organizm przeżywał różne rzeczy w tym czasie, ale traktowałam każdy tydzień kolejny jako dar. Już się nie zastanawiałam, co to będzie, bo wiedziałam, że robię wszystko, ale nie jestem w stanie. Jak to będzie, ta ciąża też zostanie utracona, to w pewnym momencie no, jesteśmy mimo wspaniałości medycyny bezsilni i są rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc jakby każdy kolejny tydzień ciąży traktowałam jako swoje takie małe święto i dziękczynienie. I to jest też piękne, jak w tej... Każdy z nas ma inną historię, ale jakby to doświadczenie jest takie samo, że przeżywamy śmierć naszych dzieci, ale jak każda z mam, inaczej to w niej się rozwija. I to jest też te piękno kobiety, które w sobie nosimy, piękno macierzyństwa. I dzisiaj głośno chcemy powiedzieć też to, że mamy prawo czuć się mamą, nawet jeżeli mojego dzieciątka tutaj fizycznie nie ma, i że mam prawo dzisiejszy dzień świętować, celebrować, ale w taki sposób, jaki ja to poczuję. Tak. To też nie chcemy tutaj teraz nikomu narzucić, że musi robić to i to, tak, ale żeby dać sobie takie prawo na to, żeby poczuć się mamą i być może to było na przykład dla mnie bardzo ciężkie, ale bardzo oczyszczające. Dzisiejszy dzień jest dobrym dniem, aby porozmawiać ze swoim dzieckiem. Mhm. Ja po śmierci Basi na przykład nigdy nie odmówiłam i nie potrafiłam odmówić żadnej takiej żałobnej modlitwy ze zmarłych. Nie mówiłam ani wieczny odpoczynek, ani tam. No nie umiałam. Ja jakoś... była we mnie taka bariera, ale w pewnym momencie gdzieś to się przerodziło w rozmowę, że po prostu porozmawiam, bo wierzę głęboko, że faktycznie ona dzisiaj już tam gdzieś jest na górze i będzie czekała. I też nawet dla mnie osoby, która... ja się bardzo bałam śmierci, naprawdę. Nagle ta śmierć została taka trochę oswojona i pomyślałam, że no, może to tak ma być, że myślenie też o śmierci w perspektywie tego, że to będzie piękne spotkanie, którego nam tu na ziemi zabrakło. Myślę, że właśnie o to chodzi, żebyśmy po swojemu nadawały znaczenie też, nie? Że tak, jak mówiłaś jeszcze o tej mamie i o chłopcu, że był dżentelmenem, o sobie teraz jak opowiadałaś, to myślę, że ważne jest to, żeby znaleźć po prostu coś, co nada znaczenie po prostu temu odejściu, nie? I temu przedwczesnemu pożegnaniu tak naprawdę. Ale ja jakoś też mam dzisiaj taką szczególną myśl o tych mamach, które nie mogą doświadczać macierzyństwa teraz, bo no my się też dzielimy na mamy, które właśnie mają dzieci, czyli my wrócimy po rozmowie do domu i zajmiemy się naszymi dzieciakami i tym, co tam się dzieje w domu. I jakby to jest też coś innego, ale są też dzisiaj kobiety i mamy, które po prostu nie mają się tak naprawdę do kogo przytulić. Mówię o dzieciach. I zostaje im rzeczywiście ta przestrzeń duchowa taka i ta ich historia i to ich znaczenie. I wiesz, ja miałam taką myśl też jakby właśnie kończąc już chyba, że jakoś szczególnie dla nich dzisiaj chciałam zrobić taki ukłon, że i powiedzieć im, że ich macierzyństwo może
nigdy się nie zrealizować też, bo jest tak, nie? Że może być tak, że kobieta nigdy nie doświadczy tak naprawdę tego, że będzie mogła przytulić dziecko swoje, ale że być mamą, być kobietą, to jest tak naprawdę dawać miłość. Mhm. Jakby płodność się może, wiesz, przejawiać na wiele sposobów. I tak naprawdę ważne jest to, na ile sobie pozwolimy w takim momencie być otwartą na drugiego człowieka też i na siebie i przyjmować tą miłość i ją dawać, nie? Trochę tak jak dziecku, przyjmować i dawać, że to może być, może to nie jest jakieś takie szczególne pocieszenie, ale że to jest taka możliwość, nie? I że często się okazuje, że w tym też jest sens. Bo kobiety często jakoś siebie też definiują, że tak naprawdę jestem prawdziwą kobietą wtedy, kiedy jestem matką, która ma przy sobie dziecko, którym się może zająć, je nakarmić, ululać do snu, a później, nie wiem, uczyć różnych rzeczy, nie? Mhm. Ale czasami jest tak, że kobieta jest wtedy prawdziwą kobietą i matką też, kiedy, tak jak mówisz, dojdzie do spotkania kiedyś. Mhm. Nie teraz. A teraz jest przestrzeń na to, żeby tą miłość po prostu rozdawać. Dokładnie. I myślę, że już z takim uśmiechem, mimo wszystko, gdzieś mi też czasami się pojawiał ten, ale właśnie z takim uśmiechem w stronę nas, kobiet, macierzyństwa, w stronę naszych dzieci, których tutaj z nami nie ma, będziemy kończyły tą naszą rozmowę i myślę, że mogę powiedzieć, że życzymy każdej mamie, która poroniła, która martwo urodziła, która wróci do domu za chwilę i przytuli swoje dzieci, które ma na ziemi. Też w sposób szczególny chcemy pamiętać o tych mamach i ja mówię, że to jeszcze to jest bardzo delikatny temat, ale warto i chciałabym na zakończenie też podkreślić, znaczy wyróżnić te mamy, które przeżywały trudną sytuację, bo ciąża była pozamaciczna i to też się wiąże z różnymi decyzjami, które musiały podjąć i wiem, że nieraz miały poczucie, że wręcz podpisują wyrok, a wiem, że po prostu przy ciąży pozamacicznej trzeba ratować to życie mamy. Więc jakby mając w głowie każdą mamę i każde macierzyństwo, życzymy takiej otwartości i odwagi do spotkania z samą sobą, ze swoim dzieckiem w sposób taki, jaki jest nam dany, nawet jeżeli nie umiemy dzisiaj porozmawiać z naszymi dziećmi, których tu nie ma, w niebie, nie potrafimy jeszcze spotkać się duchowo, to żeby właśnie odkryć w sobie to swoje piękno, miłość i tak jak powiedziałaś, rozdawać je światu, obdarowywać i to na pewno będzie najpiękniejszy owoc tych istnień ludzkich, które zaistniały w naszym życiu i które napisały naszą historię. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jesteście piękne, mądre, kochane i cudowne. Dokładnie tak.